hero, jako bohater, którego znamy z komiksów czy z powieści science fiction, który może wszystko, ma cudowną moc. Jezus staje się kimś bezradny po to, żeby się powierzyć człowiekowi. Dzisiaj różne bezradności i różne nasze słabości, nasze ograniczenia często też powodują to, że musimy się opierać o kogoś i o coś, o system, o wartości, o politykę. Może także o biznes, o to, co niby ma nas zabezpieczać. Ale dzisiaj, jako rodzina wierząca, ufamy mocno, że w tej Przyświętej chcemy prosić jakąś wielką łaskę, która płynie z mądrości tych świąt i zawsze ilekroć naprawdę uświadamiamy sobie w takiej wielkiej wspólnocie ludzi, którzy wierzą. Chcemy pokazać też i Zjednoczonej Europie, że nasza historia, nasze oparcie, nasze wartości oparte są o to wszystko, co zrodziło się właśnie w sytuacji, kiedy 2000 lat temu Chrystus przyjął ludzkie ciało. Żebyśmy mogli godnie sprawować tę ofiarę, cieszyć się nią mocno, napełnić się błogosławieństwem aż do pełni i jednocześnie polecając ważne intencje, które nas dzisiaj prowadzą, zapraszam do wspólnoty modlitwy. Dostrzeżemy dwa drobne elementy, dwie drobne kuleczki.
Czasami jest tak w naszym życiu, że my siebie tak traktujemy, że nie jesteśmy sobie potrzebni, a raczej traktujemy się w perspektywie, no znowu ktoś zajechał mi drogę, no i z paradyża już widzę, że ten tir będzie wspaniałe auto podlewał tym, co spod kół się wydobywa, i już czysty samochód nie dojedzie do prastarego Głogowa. I czasami, krótko mówiąc, ta druga osoba może nam przeszkadzać. Tak to odczuwamy w codzienności. W kolejkach, do dentysty, do kasy, w urzędach rozmaitych. I podobnie w tej grze trudno jest trafić, ponieważ uleczki są dwie. To może przypominać taką sytuację mąż i żona, rodzeństwo. Jakaś binarna sytuacja, struktura tego świata, która jest trudna do połączenia, pimenta. Rzeczywistość bardzo pomocna tym wszystkim, którzy zajmują się technologią, fizyką, w służbie technologii, ale jednak nieprosta do dokonania w naszych codziennych okolicznościach. Jak trudno jest trafić do celu i może dlatego hamartia, czyli grzech, to jest nie trafić. I może dlatego tak łatwo nam zgrzeszyć, bo myślimy sobie, to prostsze, a nawet nie myślimy sobie, po prostu działamy według tego, co prostsze. Kiedyś na lekcji fizyki wspomnianej nieodżałowany nauczyciel powiedział tak: pamiętajcie, że łatwiej, zawsze będzie wam łatwiej leżeć niż siedzieć, siedzieć niż stać. I to działa. Rzeczywiście to, co jest piękne, to, co jest dobre, to, co jest prawdziwe, będzie nas kosztować. Istnieje taka piękna sceneria, choć dramatyczne okoliczności, K2, kiedy dwóch przyjaciół wybiera się, film z 1989 roku, może nie tak dosłownie jak Everest ostatni, ale za to bardzo metaforyczny, bardzo mi się podoba. Hans Zimmer napisał muzykę, jeden z pierwszych soundtracków do tego właśnie filmu. I tam jak refren powtarza się takie sformułowanie: dlaczego miłość musi tyle kosztować? Kiedy trzeba podzielić się adrenaliną w specjalnych zastrzykach, kiedy jeden drugiego ma nieść. I sceneria jest taka trochę bożonarodzeniowa, taką, za którą tęsknimy, bo pełno jest śniegu, ale ten śnieg nie cieszy. I okazuje się, że czasami tę scenerię można przysłonić tak jak ja teraz. A dochodzimy do scenerii Chrystusa, który leży na siano. Czy mamy siano? Dzisiaj tak postawione pytanie może pobrzmiewać trochę sardonicznie, ale czy mamy w naszym życiu coś miękkiego, coś wrażliwego, coś, co sprawia, że nie z musu, nie z tradycji, nie ze zwyczaju, ale z takiej atawistycznej, takiej głębokiej chęci jedziemy do domu na święta, spotykamy się z ludźmi i czujemy, że to jest nie tylko takie ludzkie, takie towarzyskie, ale czujemy, że to jest przeniknięte czymś więcej i wyżej. Bo to jest droga do Betlejem. Skądkolwiek dzisiaj, siostro i bracie, przyszedłeś do tej świątyni, to tutaj możemy odkryć nasze Betlejem. Paradoks, Betlejem w Głogowie. Ale to da się zrobić pod takim warunkiem, że odkryjemy jedność Bóg, którym właśnie Ty jesteś, które sprawia, że Chrystus nie rodzi się gdzieś tam, gdzieś daleko, jak to David Hume mówi, cuda, gdzieś daleko i dawno. Trudno uwierzyć. Otóż Chrystus chce się urodzić dzisiaj w Tobie, we mnie. I to zmienia zupełnie sytuację. Ty możesz stać się stajenką. I Ty możesz stać się źdźbłem siana. Istnieje taki paradoks eleacki, który polega na tym, że bardzo trudno nam zero-jedynkowo określić, kiedy coś staje się stogiem siana. Albo, trochę bardziej zabawowo, czy humorystycznie, kiedy ktoś staje się łysy. Bez aluzji. Otóż pewnie jest tak, że kiedy jedność było, i drugie było, i tak kolejne, i dziesiątki, i setki, i tysiące składamy, to w pewnym momencie zaczynamy mieć wątpliwość, czy to tylko jakaś kubka, czy zaczyna się coś wielkiego. I tak może być w naszym życiu. Możemy pomyśleć tak: to kolejne święta, nic takiego się nie zdarzy. Odtworzymy taki sampel z tradycją. I może nam się uda tak jak w zeszłym roku, tak jak w dzieciństwie. Ale kto ma tyle lat, co ja, niemalże 40, wie już, że tak się nie da. Że każde święta będą inne. Z innego kontekstu życia, z innego problemu będziesz wyjęty i zaproszony w drodze do Betlejem, w drodze do zobaczenia Chrystusa. Po to, aby urodził się w Tobie. Przeczytałem dzisiaj taki kawał. Nie wiem, czy on jest śmieszny,
ale na pewno da się go w tych prastarych murach wygłosić, bo istnieje wiele śmiesznych, ale nie dających się wygłosić. To już pozostawiam może jutrzejszym domowym, rodzinnym rozmowom. Otóż sytuacja jest taka, że do pewnej rodziny ktoś puka w Wigilię. Rodzina przy stole mówi, proszę, to już punkt dla rodziny, mówi, proszę. Nie gasi światła, nie udaje, że nikogo nie ma. Stary syndrom. Wiemy, jak to zrobić. Otóż patrzą, a tam ktoś, no, nie musiał nawet spojrzeć, bo najpierw zapach uderzy w ich nozdrza, no to taki człowiek mający się niezbyt dobrze, bezdomny, który pyta, czy może państwo w tym roku odłożyli taki pusty talerz dla kogoś, kto ma nadejść, dla tego niespodziewanego gościa. A rodzina mówi, oczywiście, proszę zobaczyć. Życzliwa, pokazała talerz. No to ten bezdomny mówi, no to ja, jeśli można, chętnie się przysiądę. Na to, no akurat żona powiedziała w tym dowcipie, proszę pana, nie może pan usiąść. Dlaczego? Pyta zdumiony żebrak, czy bezdomny, który myślał, że wszystko jest już na dobrej drodze. Do Betlejem, za chwilę przystąpi próg do Betlejem, będzie się cieszył, będzie jadł, będzie uradowany. Otóż proszę pana, odpowiada żona, jeśli pan usiądzie, to my już nie będziemy mieli pustego talerza dla bezdomnego. I tak czasami, siostry i bracia, traktujemy tradycję, traktujemy Boże Narodzenie. Warto czasami naprawdę pokochać to święto, pokochać jego treść, pokochać drogę do Betlejem, pokochać ten moment, kiedy mogę z innej perspektywy spojrzeć na to, co jest moją codzienną drogą. I wtedy wraca się zupełnie inaczej. I życzę wam nie tylko tego, abyście trafiali do celu w tej gierce, dość tradycyjnej, analogowej, ale abyśmy dzisiaj także trafili do celu, to znaczy do naszych rodziców, odpowiednio mąż do swojej żony i odwrotnie, żeby dzieci też zobaczyły wartość tych, którzy są starsi. To taka aluzja do Franciszka, który mówi, doceniajcie starszych. Żebyśmy dzisiaj trafili do celu, to znaczy ta Eucharystia by była naszym celem. Bo przyszliśmy z różnych miejsc. Jesteśmy różnymi ludźmi. Zdaje się, że nawet nikt nie ma takich samych punktów, choć nie chce ryzykować. Wiele nas różni, ale jedno może nas zjednoczyć, a właściwie ten jeden, ten jedyny. Ten, który ma moc, żeby naprawdę wszystko zmienić, nie w czyimś życiu, nie za kilka lat, ale dzisiaj u ciebie, w twoich relacjach, w twoim domu. Tak naprawdę. Dzieciom Twoim.
by zbawić Twą duszę na śmierć, na getusze. Stajenki tej płodzie na świat dziś przychodzi nasz Rzućcie wreszcie serc dawne złości i wyrzućcie mnie.
Wejdźcie w stary kwiat. Bo nadszedł święty czas miłości, czas przyjmienia ludzkich serc. Chniesz do stos, radosna opina, jak tam to betlejemską noc. Że na świat przyszła Boża dziecina, skończyła się grzechu moc.
Przyjeżdżają na tym 6
właśnie bo się chcą modlić, ale też są z nami muzycy, którzy grają dzisiaj właśnie w projektach już krajowych i powiem szczerze, że są muzycy, z którymi już inni ważni muzycy chcą grać, a nie tylko oni grają z ważnymi muzykami. Brawo. I przyjeżdżają te kolegiaty. I właśnie ten program, który przygotowujemy po to, żebyśmy właśnie z wnętrza, jak to powiedział się siedzących, atawistycznie wyciągnęli to, co najpiękniejsze, najgłębsze i to, co nam się kojarzy z Bożym Narodzeniem absolutnie. Uzamać serdecznie. Dziękuję panu Norbertowi też, który czuwa tutaj jako pianista. I właśnie przy tej okazji chciałbym się... Chciałbym się zatrzymać naszej siostry. Nasza wspólnota parafialna przez okres 4 lat zebrała 80 tysięcy złotych, mając ofiarę rodzinną, żebyśmy mogli odbudować jedną z kaplic, właśnie tą, którą tu pokazuje serca Jezusowego, mianowicie ostatniej wieczerzy. I powiem szczerze, że chylę głowę przed nimi, bo zakończyliśmy właśnie tę zbiórkę w listopadzie, że przez 4 lata udało się zbierać taką kwotę. Właściwie w Radzie Parafialnej podjęliśmy decyzję, że teraz chcielibyśmy odtworzyć, co jest oczywiście niemożliwe, instrument, organy piękne takie, na których mistrz Norbert zagrałby Bóg się rodzi, mocno kleje, po prostu wszystkim poszło nam ciało na plecach. Potrzebujemy tych organów. Właściwie kolegata już dojrzała do tego, żeby ten instrument się pojawił. Ale oczywiście organy piszczalkowe to 4 miliony. Ma ktoś? Możemy właściwie stworzyć, nie wiem, substytut, ale coś bardzo dobrego. Organy elektroniczne, które symulują przez całe niezwykle skomplikowane machindreum, ale o tym nie mowa dzisiaj. Organy wirtualne, czy jak to zwał, elektroniczne, które naśladują dokładnie te dźwięki, które byśmy sobie wymarzyli. Cena tego 75 milionów tysięcy. 75 tysięcy. Bracia i siostry, powiem szczerze, mamy już prawie 30 tysięcy. Ludzie moi Michałusz proboszcza zebrali kasę, przynieśli, a proboszcz oddał organ. To moja pierwsza zbiórka. Zachęcam bardzo, by można się włączyć w różny sposób. Można znaleźć nasze konto parafialne, można zrobić podatek, odliczyć sobie na koniec roku też na przykład coś przełożyć. Można też przyjść do proboszcza, wtedy postawię kawę do roku i przynieść chodźcie do szary. Bracia i siostry, zbieramy na to po prostu tak z serca. To jest nasza inwestycja, którą chcemy zrobić i dlatego po prostu rzucam właśnie to hasło organy w kolegiacie, które pojawiły się może już na Wielkanoc, jeszcze przed Bożym Narodzeniem i wszyscy byliśmy zaskoczeni, że to się dzieje. To tyle, Norbert. Jesteśmy dobrej nadziei. Popatrz. Ludzie są fajni.